Dzień dobry, cześć. Nazywam się Piotr Chorzela i opowiadam o lesie. Tutaj rośnie kania, ale nie o grzybach dzisiaj będzie, tylko o tym, jak las, przyroda, natura zagnieździły się na dobre w naszym języku. Dzisiaj odstępstwo od reguły nie będę opowiadał wyłącznie ja. Będą mówili również Malina, Tamara, Romka oraz Tytus. Ślimaczycie. Przedstawimy Wam sporo różnych związków frazeologicznych i powiedzeń. Jeżeli znacie jeszcze jakieś inne związane z naturą, napiszcie je proszę w komentarzu. Dodatkowo chciałem Wam tu powiedzieć, że nagrywanie ostatniego powiedzenia rozbawiło mnie, zresztą nie tylko mnie, do łez. Startujemy. Wielki jak brzoza, a głupi jak koza. Co? Ja mam tam! Ja zawsze bardzo lubiłem to powiedzenie. No, dość powiedzieć, że do trzeciej bądź czwartej klasy byłem najwyższy w klasie, w podstawówce. W każdym razie wróćmy do tematu. Wielki jak brzoza. Dlaczego akurat jak brzoza? Brzozy wcale nie są największymi drzewami w naszej okolicy, choć czasem rzeczywiście potrafią osiągnąć pokaźne rozmiary. No, moja teoria jest taka, że chodzi tutaj o ich pionierskość. One mają bardzo lekkie nasionka, przenoszone wiatrem, trafiają w nowe miejsce, no i zaczynają rosnąć. Czasem jest to jedyne drzewo w okolicy. Jak nie ma konkurencji, to jest największe. Poza tym całkiem szybko rosną. Może stąd wielki jak brzoza, a głupi jak koza. No tego to zupełnie nie rozumiem, przynajmniej jeżeli mówimy o tych kozach, bo gdy mieszkałem w Sudanie Południowym, no to tych kóz złaziło wszędzie dużo i kiedyś dostały się na taką działkę, gdzie stało jedno drzewko i wszystkie liście, które były w zasięgu, gałęzie, które były w zasięgu, zostały raz, dwa, trzy przez wiele kóz ostrzyżone, no i tak się gapiły na resztę, nie wiedziały jak sięgnąć dalej, więc jedna podskoczyła, złapała za gałąź, obniżyła gałąź, no i reszta objadła. To są bardzo bystre, sprytne zwierzaki. Więc znowu moja teoria jest taka, że może wcale nie chodzi tutaj o kozy, tylko chodzi może o sarny, bo jeżeli weźmiecie dwa gatunki, sarnę i jelenia, i spróbujecie je podejść, no to będzie trudno, ale na pewno trudniej będzie podejść łanie, czyli samice jelenia. Znowu samica sarny, czyli koza, jest trochę mniej uważna, łatwiej się do niej zbliżyć, żeby no, zrobić na przykład zdjęcie, czy podejrzeć, co ona tam akurat sobie skubie. Pracowita jak mrówka. Trzy fakty z życia mrówek na poparcie ich pracowitości. Po pierwsze, mrówki współpracują przy w zasadzie wszystkich zadaniach, czy to przy zdobywaniu pokarmu, czy budowie gniazda. No wyobraźcie sobie, że wszystkie pracują, a dwie nagle się obijają albo pracują wolniej. No nie, tak nie może być. Kolejna rzecz to mrówki pracują przez całe życie. Co więcej, stare mrówki wysyłane są często na misje gdzieś tam dalej od gniazda, co jest niebezpieczne, wiąże się z większym ryzykiem śmierci. Po prostu widać, no, ta społeczność uważa, że starych mniej szkoda. Kolejna sprawa to to, że mrówki zaczynają wcześnie pracę. Wiosną, gdy dla większości innych gatunków jest jeszcze za zimno, no mrówki w swoim gnieździe, które jest zbudowane tak, że magazynuje energię słoneczną, mają cieplej i mogą wcześniej wystartować, a dodatkowo jesienią, gdy robi się chłodno, no także dłużej mogą pracować. Dać komuś z liścia. Zdarzyło Wam się dostać kiedyś z liścia? Jeżeli nie, to mam nadzieję, że dostaniecie. Ale tylko tak, jak ja na filmie. Mam muchę w nosie. Mam muchę w nosie. Jest to powód do tego, żeby być niezadowolonym, ale pamiętam taką historię z Sudanu Południowego, w którym kiedyś mieszkałem, gdzie wyszedłem sobie przed dom. Idzie dziewczynka w białej sukience, taka 5-6 lat, sukienka z falbankami i liże lizaka. Czerwony, żywo czerwony lizak na białym patyku i liże go na tak intensywnie, że ma całą buzię obsmarowaną na słodko. Podchodzę do niej, patrzę i na tej twarzy siedzi około 20-30 czarnych much. W ogóle jej nie przeszkadzały, tak więc myślę, że powiedzenie mieć muchy w nosie dla niej mogłoby być bez sensu. Przyprawić komuś rogi.
No tu akurat nie wiedziałem, skąd to się wzięło, ale poszperałem w necie i już wam opowiadam. Widzicie, kiedyś w Anglii mógł polować tylko król, no ewentualnie może jacyś inni wysoce postawieni w państwie ludzie. W każdym razie, gdy ruszali na polowanie, no to polowali na zwierzaki, ale przy okazji podprowadzali małżonki poddanym. No i tacy mężowie bywali oczywiście wściekli, więc król, żeby ich udobruchać, no to pozwalał im także zapolować. No i gdy taki facet strzelił sobie byka, jelenia, no to oprawiał go, a wieniec wieszał w domu na ścianie. Przez co, gdy ktoś go odwiedził, od razu wiedział, że no, małżonka tego faceta przynajmniej raz zdradziła. No i takich ludzi pogardliwie nazywano rogaczami. A druga kwestia, już bardziej bieżąca, no to jest taka, że ja nie przepadam za tym powiedzeniem, bo ono wprowadza nas w błąd. Mówi, że jelenie mają rogi, a ich nie mają. Ja wielokrotnie o tym mówiłem, jest o tym film. Jelenie mają poroża, rogi mają krowy. Mieć węża w kieszeni. W Polsce mamy 5 gatunków węży. Mamy gniewosza plamistego, węża eskulapa, 2 zaskrońce, no i żmiję. Jeżeli ktoś ma żmiję w kieszeni, czyli naszego jedynego jadowitego węża, no to kawy prawdopodobnie wam nie postawi. Dodatkowo warto tutaj wspomnieć o padalcach. Padalce wyglądają jak węże, ale nimi nie są. Są beznogimi jaszczurkami. Płakać jak pup. A wzięło się to stąd, że ponoć zranione bobry potrafią wydawać takie dźwięki jak płaczące dziecko. Ponoć drą się w niebogłosy. Nie wiem, nigdy nie słyszałem. No ale takie jest wyjaśnienie. Kaczka dziennikarska. No to może nie wynika z zachowania kaczek w naturze, ale jest bardzo ciekawe. Otóż jakieś 200 lat temu pewien holenderski dziennikarz napisał artykuł o tym, jakie to kaczki są żarłoczne. I żeby udowodnić swoje założenie, swoje twierdzenie, napisał, że pewien uczony przeprowadził doświadczenie. Kupił 20 kaczek, po czym jedną zabił i kazał poćwiartować, posiekać na drobne razem z piórami, z kośćmi i rzucił tym kaczkom. One to wszystko zjadły. Jak tylko zjadły, to zabili następną kaczkę, pociechali i rzucili. I następną, i następną, i następną. W końcu została jedna kaczka, która zjadła 19 kaczek. I to miał być dowód. No i gdy to opublikowali, no to inne pisma podchwyciły. Wszyscy żyli przez dłuższy czas opowieściami o żarłoczności kaczek. Dopiero później ten dziennikarz okazał się kawalarzem, no i napisał sprostowanie, przyznał się do tego, że to wszystko po prostu wymyślił. Ptasi murdżek. No to zwykle jest rozumiane, gdy chcemy powiedzieć, że ktoś jest po prostu głupi, ma mały mózg, no bo mały ptaszek, taki wróbelek, no to ma mały murdżek. Ale z drugiej strony, jak pomyślimy o tych wędrówkach ptaków, o tym, jak szybko muszą reagować w locie, żeby coś złapać, przed czymś uciec, skręcić, no to te mózgi naprawdę całkiem fajnie działają, więc jakby się mocno zastanowić, to wcale to obelgą nie jest. Gapić się jak sroka w kość. Ten związek frazeologiczny oczywiście powstał na bazie tego, że sroki są ciekawskie. No i gdy coś nowego pojawi się w otoczeniu, taka kość na trawniku, no to sroka wyląduje, zacznie podglądać, zaglądać, gapić się, no bo jest po prostu zaciekawiona. Jestem głodna jak wilk, a ja mam wilczy apetyt. Dlaczego wilczy apetyt? Widzicie, w wielu miejscach na świecie prowadzono badania, żeby określić, ile jeden wilk na dobę potrzebuje biomasy. Biomasa, no to wszystko, co je, czyli mięso, skóra, kości, sierść, no i co tam jeszcze jest w stanie capnąć. Wszystko razem tworzy biomasę. I wyniki 18 różnych takich badań z Ameryki Północnej zebrano, utworzono średnią, no i ona wyniosła 5,4 kg. Znowu w Skandynawii badania wykazały 5,6 kg na dzień na wilka. Oczywiście zmienność tu jest bardzo duża. W niektórych watahach wychodziło 1,5 kg, w innych watahach wychodziło ponad 10 kg. W Polsce także prowadzono takie badania w Białowieży pod koniec lat 90. i wynik to 5,4 kg. No czyli one tutaj są całkiem zbieżne. Skąd mam takie informacje? No to możecie znaleźć w opisie filmu. A czy to dużo, czy to mało? Słuchajcie, no to tyle po prostu, ile ten drapieżnik potrzebuje. A dlaczego głodny jak wilk?
widzicie, no ten wilk to najpierw musi sobie znaleźć potencjalną ofiarę, później musi ją dogonić, osaczyć, złapać i dopiero zjeść. I bardzo często wybiera się na polowanie i nie wychodzi. Wybiera się i nie wychodzi, i nie wychodzi. Masa spada, kilogramy uciekają, kilokalorie uciekają, no więc rośnie także głód. No przynajmniej do momentu, aż coś złapią, no i wtedy jedzą, no znacznie więcej niż 5,4 kg tamtego dnia akurat. No ale tak jak mówiłem, 5,4 czy 5,6 to są średnie. Wielki jak dąb. I silny jak dąb. No tu wystarczy popatrzeć na stare, potężne dęby. Są silne, wielkie, mają bardzo wielkie konary, które muszą mnóstwo kilogramów utrzymać. Drewno tych drzew także jest bardzo twarde. No i sprawa wyjaśniona. Wybierać się jak sójka za morze. No czyli zbierać, no i nic. No a wzięło się to oczywiście stąd, że sójki nie odlatują za żadne morze, tylko zostają u nas na zimę. Trzęsie się jak osik. Tutaj wiemy, że chodzi o to, że ktoś się trzęsie z zimna, ewentualnie ze strachu, ale dlaczego akurat topola osika? No widzicie, wynika to z obserwacji przyrody. Po prostu liście topoli osiki trzęsą się dużo częściej niż pozostałych drzew. A wynika to z tego, że jak przyjrzycie się liściom topoli osiki, to zobaczycie, że ich ogonek liściowy jest bardzo długi. A dodatkowo jest on spłaszczony i te liście bardzo szybko reagują na najdrobniejsze podmuchy wiatru. No cała historia. Cicho jak mysz pod miotłą. No czyli być takim cichym, spokojnym, niezauważonym, dokładnie tak jak myszy. No bo one mają bardzo dużo zagrożeń w ekosystemach i z góry, i lądowych, więc bardzo muszą uważać, żeby nie zostać zauważone, żeby nie stracić życia. Spłynąć jak po kaczce. No tu sprawa jest prosta, bo pióra kaczek, zresztą wielu innych gatunków również, są bardzo mocno natłuszczone, tak, że nie łapią wilgoci, no przez co nie mokną, a kaczka nie tonie. Szczwany lis. No, czyli taki sprytny, przebiegły, cwany. A skąd to się wzięło? No weźmy tutaj czwartą księgę pana Tadeusza. Umilkli strzelcy, stali szczwacze zadziwieni. Słyszeliście o szczwaczach? No to byli tacy ludzie, którzy szkolili harty do polowań. Szczuli harty na zające czy lisy, czyli napuszczali je, no i one tam je łapały. Natomiast sprytne lisy, no szczute wielokrotnie, uczyły się jak tego unikać, no i stawały się szczwane. A dodatkowo taka historia, w Puszczy Knyszyńskiej mieszkałem w zeszłym roku, mieliśmy takiego sąsiada, który miał sporo kur i w ciągu 10 dni bardzo sprytny lis wyprowadził 8 kur dzień po dniu, po jednej, szczwany był. Stary grzyb. No, czas nikogo nie oszczędza. Wszyscy wiemy, jak wyglądają takie stare, wielkie kapelusze prawdziwków. A teraz czas na finał. Bohaterem tego powiedzenia jest ptak, którego raczej nie zobaczycie w lesie. Patrzcie. Puścić babia. No widzicie, a gdybym was zapytał, kto podczas tego filmu zrobił tak, pewnie byłby... Las Wrong! Dzięki za uwagę, do następnego razu. Cześć!